pozwala nam prezentować nasze wspólne dziedzictwo, ponieważ historia dolnickiego piernikarstwa to okazuje się, że dolnickie pierniki wędrowały z Torunia, prawda? To był w Toruniu, często zabierał ze sobą piernik i przywoził swoim bliskim. Będąc w kolejnych muzeach, okazuje się, że rodziny same piekły pierniki. Sami pewnie Państwo pieką w domu pierniki w okresie świątecznym. W Toruniu pieczemy cały rok i też pokazujemy, że można to robić cały rok w całej Polsce dzięki wystawie Świat Toruńskiego Piernika. Za chwilę, tak jak Pan Dyrektor mówił, podzielimy się. Część pójdzie na warsztaty, część pójdzie ze mną na wystawę. Opowiem o tej historii, można powiedzieć, że jej dotkniemy, ponieważ wystawa jest edukacyjna. Jest niesamowita z tego względu, że z jednej strony poznajemy historię, ale poznajemy ją wszystkimi zmysłami. Dotykamy, smakujemy, wąchamy, no i słuchamy. I to jest wyjątkowe w tej historii, która ma smak i zapach. Chciałbym tutaj również w imieniu dyrektora Muzeum Okręgowego, pana Marka Rubnikowicza, podziękować i za to właśnie przyjęcie i życzyć Państwu, można powiedzieć, smacznej lekcji historii, którą można odbyć w Muzeum Miasta Fabiany. Świat Toruńskiego Piernika jest wędrującą wystawą, która została zorganizowana przez Muzeum Okręgowe w Toruniu oraz Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu. Ta wystawa jest niesamowita, ponieważ zwiedzając ją możemy dotknąć historii, dotknąć, powąchać i zjeść. Co to znaczy? Wystawa połączona jest z warsztatami. Robimy pierniki, poznajemy historię toruńskiego piernikarstwa, czyli jak to piernikarstwo się rozwijało na przestrzeni wieków, ponieważ trzeba wiedzieć, że w Toruniu już od XIV wieku robiono pierniki i ta tradycja jest nieprzerwanie kontynuowana do czasów dzisiejszych. Na początku to byli piernikarze zrzeszeni w cechu piekarzy. Dzisiaj to jest fabryka, która robi pierniki. Te wszystkie informacje można poznać na wystawie. Oprowadzą, pokażą pracownicy Muzeum Miasta Pabianic. Wystawa jest niesamowita, ponieważ daje możliwość zobaczenia dawnych form piernikarskich. Drewniane formy z XVIII, z XIX wieku. Najstarsze w Muzeum Toruńskiego Piernika znajdują się z XVII wieku. Pokazują, jak wyglądały pierniki 100, 200, 300 lat temu. Smaku może nie odtworzymy, ale możemy zobaczyć, jak te formy wyglądały. Na wystawie możemy zobaczyć statek. Jest to rekonstrukcja kogi, w której poznamy najważniejsze składniki potrzebne do zrobienia piernika. Mąkę, miód, przyprawy. O tych składnikach więcej dowiecie się na samej wystawie. Potem przenosimy się już do piekarni, gdzie możemy zobaczyć mistrza, który stoi przy piecu i wypieka kolejne pierniki. Jedne dekoracyjne, drugie jadalne, ponieważ pierniki pełniły różne funkcje. Były to pierniki do jedzenia, lekarstwo nawet. Sprzedawano w aptekach pierniki dobre na trawienie oraz te pierniki dekoracyjne, najcenniejsze, które służyły jako prezenty. Do dzisiaj każdy gość, który wyjeżdża z Torunia, zabiera ze sobą oprócz pamiątki w postaci pierników, kawałek właśnie cząstkę Torunia, czyli ten piernik, którym możemy obdarować innych. Jest to taki piernikowy gościniec. Przechodząc z piekarni, goście mogą zobaczyć sklep z końca XIX wieku. Tam już piękne opakowania, rekonstrukcje oraz oryginalne opakowania pokazują, jak wyglądała sprzedaż pierników w XIX, na początku XX wieku. Co je wyróżniało. Nie tylko smak, ale też wygląd samych opakowań. Każdy gość na wystawie zostanie poczęstowany toruńską katarzynką, które zostały przygotowane przez fabrykę cukierniczą Kopernik. To pozwala nam na chwilę przenieść się do Torunia.
To jest niesamowite, że ta wystawa już 38 raz jest otwierana. To jest 38 edycja w Pabianicach. Każda jest wyjątkowa, ponieważ pozwala poznać historię, która ma smak i zapach. Nie jemy, chyba że pracownicy pozwolą, bo będą pierniki w koszach, którymi się każdy z nas będzie mógł poczęstować. Ale większość rzeczy nie jest jadalnych, ale na pewno jest do dotknięcia, do powąchania, ponieważ przygotowaliśmy dla gości przyprawy, które każdy może zobaczyć, może dotknąć, powąchać. Czyli tak naprawdę poznajemy wszystkimi zmysłami wystawę. To jest wystawa edukacyjna, stworzona dla każdego. To nie jest tak, że ta wystawa jest dla dzieci, jest dla dorosłych, dla seniorów, naprawdę dla każdego. Form oryginalnych oczywiście nie używamy. Formy były robione przez snycerzy. Kiedyś i dzisiaj. Współcześnie odtworzyliśmy oryginalne formy. Mamy kopie, które widać również na wystawie Świat Toruńskiego Piernika. I z tych kopii wyciskamy pierniki dekoracyjne. One są z ciasta jadalnego, ale to ciasto jest bardzo twarde. Jeśli stukniemy, można powiedzieć, usłyszymy dźwięk jak kamienia, więc nie polecam jeść, ponieważ można sobie połamać zęby, ale chodzi o to, że to był bardzo drogi prezent. Tutaj widzimy przedstawienie herbu Torunia, jeden z najpopularniejszych pierników w Toruniu. Najstarsze pierniki, które są, to mają kilkadziesiąt do około 100 lat. Czyli około 100-letnie pierniki jeszcze można przechować, ale to jest bardzo trudne ze względu na to, że to jest ciasto. W średniowieczu możemy mówić o początkach piernikarstwa. Trudno powiedzieć, że wtedy były pierniki popularne. To był dopiero początek. Popularność zyskały w okresie baroku. Wtedy jest największy rozkwit form piernikarskich, które pokazują życie codzienne. Mamy przedstawienia panien, kawalerów, zwierząt, motywów religijnych, roślinnych. Takie najpopularniejsze formy to jest serce, dziecko w powijakach czy jeździec na koniu. Te motywy do dzisiaj w całej Europie można spotkać. Ośrodków piernikarskich w Europie było więcej. Oprócz Torunia możemy mówić o wypiekaniu pierników w Krakowie, na Dolnym Śląsku, Norymberga, w Czechach, w Austrii, więc tych ośrodków było bardzo dużo. Do dzisiaj pierniki są wypiekane w różnych miastach, jednak ta tradycja toruńska jest niezwykła z tego względu, że one były nieprzerwanie od XIV wieku aż do dzisiejszych czasów wypiekane i te tradycje są kontynuowane cały czas. I to myślę, że też wpływa na to, że to piernikarstwo toruńskie jest znane. No i sama jakość pierników oraz kunszt form, z których były wyciskane formy.
tymi oddziałami to są m.in. Muzeum Piernika Tolińskiego oraz Muzeum Kopernika. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum, którego jestem prezesem, zrzesza około 159 osób. Takie jest nasze grono. De facto 100 uczestniczy w naszych spotkaniach, które odbywają się co miesiąc. Jednocześnie nasze towarzystwo prowadzi różnego rodzaju działalność wydawniczą. Uczestniczymy w kilku takich zgromadzeniach przy uniwersytecie, gdzie fundujemy nagrodę profesora Rimera za osiągnięcia dyplomowe studentów, czy już magistrów konserwacji. I drugie takie to jest dla dzieci. Przygoda w muzeum. Tutaj bardzo się tam często dziwię, dlaczego z Pabianic nie uczestniczą dzieci w tym konkursie. To jest konkurs nie tylko ogólnopolski, ale ogólnoświatowy. Bierze w nim udział, tak jak na przykład w tym roku, ponad 6 tysięcy dzieci. 6 tysięcy prac przychodzi z Europy, z Azji, z Chin, oczywiście najwięcej z Polski, które później oceniamy przy pomocy właśnie przedstawicieli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i nagradzamy wyjątkowe prace, a rzeczywiście są one wyjątkowe i z ciekawości proponuję, żeby Państwo się tym zainteresowali, bo takie prace naprawdę warto obejrzeć. Świat widziany przez dzieci jest światem czystym, czytelnym, bardzo pięknym, jest wyjątkowo piękny. Artyści dojrzali nie potrafią tak malować, jak potrafią to robić dzieci. Warto to zobaczyć. Również towarzystwo wydzierżawia jak gdyby od muzeum, którego jest integralną częścią zresztą, ale jest oddzielną jednostką gospodarczą, wydzierżawia takie wystawy. Jedną z tych wystaw jest właśnie Świat Tolińskiego Piernika, która to wystawa prowadzona przez oddział muzeum dotyczący właśnie historii Tolińskiego Piernika. To muzeum niedawno powstało w murach XIX-wiecznej fabryki pierników. I też polecam, żeby zobaczyć, bo poza samym strojem, eksponatami jest fantastycznie zrobiona strona autowizualna, gdzie znajdujemy się raptem w towarzystwie tych średniowiecznych przekupek czy handlowców, tych, którzy wytwarzali już wtedy pierniki. Koga, model, który tutaj zobaczycie, to jest łódź, która jeździła w latach 1560-1700 po Wiśle i przywoziła z Gdańska różnego rodzaju składniki do pierników. Te składniki, które przywożone były z Indii i z państw takich afrykańskich. To jest jedna z wystaw. W tej chwili jest to 38 wystawa. I tak jak tu pan dyrektor wspomniał, 3 lata państwo czekaliście, a na 3 lata do przodu już są zarezerwowane miejsca. Także ta wystawa cieszy się wielkim powodzeniem. Niektóre muzea w Polsce już po raz drugi proszą o zapisanie w kolejce, żeby tę wystawę zobaczyć. Ale polecałbym jeszcze jedną wystawę, którą również od ubiegłego roku zaczynamy w ten sam sposób prezentować. To jest wystawa dotycząca Mikołaja Kopernika, jego twórczości. W zeszłym roku skończył się remont, właściwie przebudowa, rozbudowa Muzeum Kopernika, jeden kolejny oddział Muzeum Okręgowego i tam zorganizowana została też taka forma objazdowego pokazu tych
właściwie, no trudno powiedzieć, że to są eksponaty z okresu Kopernika, ale kopie tego, tych. Natomiast bardzo ciekawie zorganizowane jest to dlatego, że pokazuje nie tylko twórczość samego Mikołaja Kopernika, ale całą historię tego regionu, tego Torunia. Toruń, który już od tego średniowiecza był miastem jak gdyby pogranicza. Tam w XVI wieku już Toruń był podzielony na dwie strefy, niemieckojęzyczną i polską. Wtedy to tam nastąpił bunt polskich mieszczan i zburzono zamek krzyżacki. W Toruniu są ruiny zamku krzyżackiego, zresztą ogromne ruiny i one tak jak tam wtedy zostały po tym wyburzeniu, tak do tej pory są, tak są zakonserwowane, tak są pielęgnowane. I to jest ta część jak gdyby niemiecka. Różni się ten Toruń w tej połowie i w tej też warto zobaczyć. Kolejne muzeum, które w tej chwili tam chcemy otworzyć. Aha, jest jeszcze Muzeum Podróżników Tony Halika, Muzeum Miasta Torunia i tworzymy nowe muzeum, Muzeum Wojskowości, ponieważ Toruń to było właśnie pogranicze, jak mówimy, właściwie do XX wieku to ten Toruń był raz rosyjski, raz pruski, no potem już był polski, po roku 1920 to już był polski. Ale pozostały te warownie wokół Torunia, jest ich 8, ogromnych, rzeczywiście imponujących. No i w Toruniu mieści się Wyższa Szkoła Wojskowa i szereg jednostek wojskowych, które mają rodowody z tych poprzednich lat, z tych przedwojennych lat i to będzie prezentowane w jednym z tych forów, które tam przejęło muzeum i będziemy to eksponować. W związku z czym zapraszam również do Torunia, bo zwiedzić te 7 muzeów, wszystkie nowoczesne, wszystkie z wielkim wystrojem takim autowizualnym, współczesnym, nowoczesnym. To robi wrażenie i wiele można się